W interesie tyrana jest utrzymanie swego ludu w biedzie. Jezus wymyślił nowy porządek świata. Królowie tyranii głosili kult biedy i niebezpieczeństwo bogactwa. Władcy przy pomocy poborców podatkowych i celników pozbawiali ludzi całych majątków w celu zapewnienia im życia wiecznego po śmierci i zrobienia z nich za życia niewolnikami. Cały majątek przejmował król i służący mu złodzieje celnicy. Neron z Kaligulą, o których zrobiłem wcześniej film, to wyjątkowo zdolni uczniowie i naśladowcy Chrystusa. Jezus w Ewangeliach w celu obrabowania swoich wyznawców promował biedę i ubóstwo. To dlatego postawił nędzę jako warunek zbawienia i życia wiecznego dla ludzi wstępujących do kultu. Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Za tą nędzę i dobrowolne ubóstwo dla głupiałych Żydów przyrzekł im, że nigdy nie umrą. Każdy, kto dla mnie i mojego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, chodzi tu o posiadłości, nie tylko samo pole, stokrotnie tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność. Tacyt w rocznikach podaje, że to magowie, których on nazywa astrologami, otoczyli Nerona i przyprawili o szaleństwo. Przepowiedzieli mu, że za zrujnowanie Rzymu może być z tronu usunięty. Za zrujnowanie Rzymu Jezusowi magowie obiecali mu panowanie na wschodzie, inni wręcz wymieniali królestwo Jerozolimy. Jezusowe nauki służące do obrabowania ludu w ustach Nerona według Tacyta brzmiały tak. Nikomu nie powierzył żadnego stanowiska, żeby nie dodać: dobrze wiesz, czego mi potrzeba, oraz tak postępujemy, aby nikt nic nie miał. Jezus w Ewangeliach, poza jasnym nakazem nienawiści do rodziców, rodziny i pozbywania się całego majątku, mówi po żydowsku, pokrętnie, w przypowieściach. W przypowieściach też opowiedział, jakim był królem, co wymagał od swoich sług, biskupów i apostołów, a co karcił bezwzględnie i surowo. Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. Jezus, według Biblii i Talmudu, przybył do Nazaretu z Egiptu jako człowiek dorosły, około 30-letni, i wielu Żydów nazywało go Egipcjaninem. Przywołał więc 10 sług swoich, dał im 10 min i rzekł do nich: obracajcie nimi, aż wrócę. Ale jego współobywatele nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem: nie chcemy, żeby ten królował nad nami. Gdy po otrzymaniu godności królewskiej wrócił, kazał przywozić do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał. Stawił się więc pierwszy i rzekł: panie, twoja mina przysporzyła 10 min. Odpowiedział mu: dobrze, sługo dobry, ponieważ w drobnej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad 10 miastami. Także drugi przyszedł i rzekł: panie, twoja mina przyniosła 5 min. Temu powiedział: i ty myj władzę nad 5 miastami. Następny przyszedł i rzekł: panie, oto twoja mina, którą trzymałem zawiniętą w chustce. Lękałem się bowiem ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym. Bierzesz, czegoś nie położył, czyli jesteś złodziejem, i żniesz, czegoś nie posiał, czyli jesteś rabusiem. Odpowiedział mu: według słów twoich sądzę cię, zły sługo, zły sługo. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym, biorę, gdzie nie położyłem, czyli jestem złodziejem, i żnę, gdzie nie posiałem, czyli jestem rabusiem. Czemu więc nie dałeś moich pieniędzy do banku, a ja po powrocie byłbym je z zyskiem odebrał?
Do obecnych zaś rzekł: zabierzcie mu minę i dajcie temu, który ma 10 min. Odpowiedzieli mu: panie, ma już 10 min. Powiadam wam, każdemu, kto ma, będzie dane. Jezus był przyjacielem miliarderów, bogaczy, władców królestw, a wrogiem ludu. Dlatego dalej tak powiedział: a temu, kto nie ma, zabiorą nawet, co ma. Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie na moich oczach. Przeciwnikami Jezusa byli ci, co się go zaparli, kochali rodzinę, rodziców, żony, braci i nie chcieli dla króla pozbywać się majątków, dbając o rodziny. Tych Jezus, tyran, kazał pościnać. Łukasza uzupełnia Mateusz, twierdząc, że ci słudzy i apostołowie, którzy nie pomnożyli wielokrotnie zainwestowanych przez Jezusa pieniędzy, wyrzucani byli w ciemności, prawdopodobnie do lochów. Ukryłem twój talent w ziemi, oto masz swoją własność, odrzekł mu Pan jego. Sługo zły i gnuśny, wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem, zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Dlatego odbierzcie mu ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane tak, że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Żeby tak bezwzględnie pomnażać majątek dla króla, który brał to, co nie położył i zbierał, czego nie posiał. Trzeba mieć zasługi różnego rodzaju bandytów, celników, poborców podatkowych, złodziei i szumowinę, które wycisną kasę z ludu dla bogaczy. Takich właśnie typów powoływał na swe sługi i apostołów Jezus. Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i jego uczniami. Wielu było bowiem tych, którzy szli z nimi. Wielu było poborców podatkowych, złodziei, rozbójników itd., czyli grzeszników. Uczciwi Żydzi pytali, czemu on je i pije z celnikami i grzesznikami? Jezus odpowiedział, nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Marka uzupełnia Mateusz. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło z Jezusem i jego uczniami. I znów uczciwi ludzie się pytali, dlaczego Jezus ucztuje z poborcami podatków i złodziejami. Jezus odpowiedział, bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Seneka, który przeszedł na chrześcijaństwo pod wpływem Pawła, był najbogatszym człowiekiem imperium. Nie tylko jego uczniowie, Kaligula i Neron, przeszli na chrześcijaństwo oszołomieni wizją obrabowania ludu przy pomocy celników i złodziei w celu zapewnienia Rzymianom życia wiecznego. Wszyscy apostołowie i rodzina króla Żydów Jezusa, który ogłosił się Bogiem, to królowie pomniejszych królestw żydowskich w Imperium Rzymskich. Tych, których tu podkreśliłem, zaraz omówię, bo to postacie wielkie i świetnie opisane w kronikach antycznych. Ten wykład jest tylko fragmentem, urywkiem części czwartej, pięcioodcinkowego wykładu zatytułowanego Jezus historyczny, świadectwa historyków antycznych o Jezusie. Wykład zawiera tylko te świadectwa, które są zgodne z treścią Nowego Testamentu. Zachęcam do obejrzenia całego wykładu od początku.